Znajdujemy się w różnych strefach klimatycznych i czasowych. My w Kazachstanie jesteśmy w strefie jednej ze stref azjatyckich, więc różnica z Polską latem jest 4 godziny, a zimą 5 godzin. I chciałbym powiedzieć kilka takich wpadek czasowych związanych z tymi strefami czasowymi. Bardzo często na początku, jak byłem w Kazachstanie, moi znajomi dzwonili do mnie o 2, o 3 w nocy i budzili mnie ze snu i musiałem im tłumaczyć, że jesteście w innej strefie czasowej. Też różne kontakty ze znajomymi są trudne, dlatego że chcąc porozmawiać ze znajomymi, trzeba czekać do późna w nocy, kiedy oni już wrócą z pracy i mają czas na tą rozmowę. Taką największą wpadką moją osobistą było to, że kiedyś nie popatrzyłem dobrze na bilety lotnicze, miałem wracać do Polski. Ksiądz Zbyszek Grygorcewicz, mój przełożony, wracał samolotem i tym samolotem ja miałem wrócić do Polski. I przez ten błąd właśnie w tych strefach czasowych i w tych różnych godzinach niestety źle popatrzyłem na bilet i się spóźniłem na samolot, więc to była taka największa moja wpadka związana z tymi strefami czasowymi. Historia tego miejsca sięga XVII wieku. Król Jan Sobieski, królowa Marysieńka tutaj mieli letnią rezydencję.